Witajcie widzowie, ja nazywam się Simek i witam was w Resident Evil Village, nowej grze stworzonej przez Capcom i witam was Simek, tak jak mówiłem kiedyś, że jak kiedyś obiecywałem, że pewne premiery nagram, tym razem spełniam swoje słowa i Resident Evil Village, kontynuacja gry Biohazard, czyli nadal gramy Ethanem Wintersem razem i prowadzimy życie razem z jego żoną do pewnego momentu, gdy Chris Redfield znowu wkracza. A dokładnie wszystko zobaczycie w dzisiejszym odcinku. I tak, to będzie pełna seria na kanale, nie będzie innej żadnej gry, będzie tylko sam codzienna seria z Resident Evil, jeśli mi się oczywiście uda wtedy codziennie wrzucać odcinki. Grafika będzie troszeczkę gorsza, bo mój komputer nie jest stary, on nie ma jeszcze takich nie ma takich dobrych części, ale będę się zajmował zamianą płyty głównej i procesora oczywiście. Ale jeśli się też uda, to mam nadzieję, że też uda się zamienić kartę graficzną. Ale na razie nie tym się zajmujemy, tylko zaczynamy już grę. Oczywiście jest po angielsku, ale postaram się dodać napisy. Dodać oczywiście napisy do gry. I możemy wziąć Just Your Average Difficulty. Dobra, weźmy Just Your Average Difficulty. Standardowa wersja. Village of Shadows. Dobra, ja się zamknę. Long ago, a young girl went with her mother to pick berries for her father, who was hard at work. But the forest greeted them with a dark, cold silence, the bushes empty. Yet determined to find the berries, the rascal broke free from mother's grasp and vanished into the trees. Mother's worried cries faded fast as the girl ran on, over vine and under branch, and into the forest deep. Feeling strange eyes upon her, the girl recalled mother's scary bedtime tales, and her throat became bone dry. Then the Bat Lord appeared. He greeted her warmly and bit his own wing. "Come, child, quench your thirst," he said. So she drank the thick, dark blood and smiled with joy. Passing through the graveyard, menacing storm clouds loomed, and the air turned bitingly cold. The girl was shivering in her thin clothes. Then a dark weaver appeared, and with a click of his fingers, crafted mist into a beautiful dress. "Come, child, warm yourself," he coaxed. So she clothed herself and smiled with joy. Across waters deep and ominous she went, hoping a boat she found would carry her home. But hunger's grip tightened and her heart grew heavy. Then the Fish King appeared and offered one of his many fins. "Come, child, eat your fill." So the girl ate and smiled with joy once more. Continuing on, she soon entered the forest's dark heart. Then an iron steed appeared, bearing a beautiful golden gear. The creature said nothing as the girl approached and snatched what she thought was another gift. The horse grew angry and summoned the other monsters. Terror filled the girl's heart as a wild wind rose around the beasts. Suddenly, a witch appeared, dark yet regal. "Gifts we gave, but more you took," she snarled. "So more in turn is due." In a blink, the girl was trapped inside a mirror. There. She's asleep. What is with the creepy story? She's only 6 months old. Woman at the store said it was traditional. A local tale. Besides, Rose doesn't seem to mind. Because she doesn't understand it, thank God. We moved here so that she wouldn't have to deal with any of that, remember? There's nothing wrong with my memory. You're just being paranoid. It's not... Never mind. I'm sorry. But I'm not paranoid. I'm just cautious. Then, go cautiously take your daughter to bed. I'll finish dinner. Oh.
It's okay, Rose. Your mother doesn't want to remember it. I can't blame her. Oh my god. Jesteśmy. Did you say something? Nothing. I'll put her down. Jeszcze jestem w grze. Tylko nie mam broni, tylko dziecko. Możesz strzelać. Nie no, dobra. Co tam mały bobo, śmol bobo? Dobra, nareszcie w grze. Oh my god. Tylko i tak grafika nie wygląda tak, jak pewnie byś, niektórzy z was by chcieli. No cóż. Oh, Mia. Oh, Mia. What a miracle. No cóż. Zdjęcia troszeczkę... I couldn't even imagine something like... Czekajcie, wiecie co, sobie w ogóle zmienię display troszeczkę. Trochę zwiększę image quality. One wyglądały troszeczkę lepiej, te zdjęcia. Anti-analyzing. A, chodzi o to, że po prostu wygląd texture quality. Dobra, troszeczkę zwiększę texture quality. Wrócimy teraz. Teraz, ja to w ogóle zmieniłem, bo już nie wiem. Ja to zmieniłem, czekajcie. Sorry, że tak ten, ale chcę mieć po prostu pewność, że tak zmieniłem, bo widzę, że jest zwiększone. Tak. I tak. Nie. This would happen. Dobra. Nie, grafik, nie. Moje FPS-y. Dobra, czyli nie, jednak nie robimy tego. Sorry guys, my computer it's not good anymore. Dobra, więc tak. To zmieniamy znowu na te A, grafikę znowu zmieniamy na low i image quality troszeczkę zmniejsza. Small. O, już lepiej. Odniosę już dziecko. Małe bobo śpi. A ja nie mogę przejść. Płaka mnie dom. No ładny domek. Tak ładnie wygląda. Troszeczkę zwiększyłem brightness. They're there. It's like I said to your mom. That book's too scary for you. Nie jest tu scary, ona po prostu ma swoje odruchy. Tu jest twój pokój? Twój tatuś tutaj robił różne rzeczy z twoją matką. Almost there, honey. A ja mówię, not almost there. Jeszcze sobie pochodzę. Nie, dobra, odłożymy dziecko. Tutaj zdjęcia. Aha, berebere. Dobra, bierzemy cię do łóżeczka. Bierzemy cię tutaj. Dobie się, połóż sobie, pośpi. Don't you worry. I'll be right downstairs. Daddy won't let those weird fairy tale monsters get you. Ale ma fik, kurna, chicks. You have fik chicks, bobo. Egzamin. Rose close for tomorrow. Okej. Okay. Jutrzej, na jutrzejsze ciuchy. Możemy tutaj poczytać sobie. Mieliśmy kolejną walkę. Accidentally mentioned przypadkiem. Powiedziałem co się działo, o tym co się działo 3 lata temu. And she blew up to me. Możecie sobie poczytać. Potłumaczyć. Ja postaram się potłumaczyć, tylko, znaczy będą przetłumaczone to co oni mówią, bo postaram się, co to jest. Wynik Rosemary Winters. Culture reflex test, ale zresztą no issue, patient is good. Okej, okay, ona jest ma dobre zdrowie. Rose is fine. Z Rose nic nie jest. You finally settled down on your life in Europe, okej. Okay. I okej, okay, no żyją teraz sobie w Europie na spokojnie. O. Rose, zabawka. Gun survival. Wiesz, jak tam było Gun Survivalist, to nie wiem. Ktoś obroni. Dałem, że spluwę gdzieś trzymasz na obronę Rose. I ja se potem ją weźmę. Dobra, pizza przyszła. O. No widzę.
Gotta do a deep clean before Rose starts walking around. To może będzie pokój Rose. No taki duży pokoik to zawsze bym chciał. I tak, zgadzam się. Przydałoby się tutaj mnóstwo sprzątania zrobić, jak będzie już Rose chodzić. W końcu będzie musiała mieć własny zakątek malutki. Ronko, zaraz przyjdę na obiadek. Muszę sobie jeszcze popatrzeć domek. Obrazy, zdjęcia. Nie ma mnie. Ja tylko sobie przeglądam zdjęcia. Telewizor. Telewizor Full HD. Bajki. Przygody małej hipopotamicy. Rose! I jest kolega Janusz Koala albo Lis. Niezła muza. Dobra. Is she okay? Zupa. Sleeping like a baby. That smells good. What's that? Oh, hands off, mister. It's chorba de legume. It's a local recipe. Wow, you've gone full native, haven't you? Local wine too. But if you're gonna keep sulking all evening, maybe you shouldn't have any. You really have to stop worrying. It's just finding you in Louisiana, the pregnancy, Chris moving us here, military training, it all happened so fast, you know? Well, at least we're all together. You, me, Rose. Now, everything's gonna be... Seriously? Think we can just forget about what happened in Louisiana? It happened so long ago. I don't understand why you are so... Oh. Mia! Get down! Mia! Co jest? Żadne mi na kostety przerabiają. Chris, what the hell? Sorry, Ethan. Please? No! What? Why? Ja chciałem jeszcze żonę mieć. Rodzinę większą zrobić. I zabrałeś wszystko. Dobrze, ruszę się. Tylko mnie nie bij. All clear. Rose? What the hell are you doing with my daughter? Package secure, sir. Take him away. I said get your hands off her! Ethan, no. No. Rose. Just no. Hey, Doc. Hello, Mr. Winters. I've got your daughter's results back, and I'd like you to come in to talk about them. How about next Thursday, 4 o'clock? No problem. We'll be there. That was the doc. She'll see us next week. Hey, now. Think positively, all right? We talked about this. I know. We hardly talk about anything else. Keep telling you, it's not Rose that I'm worried about. Well, then what are you worried about? Look, she's gonna be fine. I just know it. What else matters? We matter, Ethan! You matter! You just... Mia, what are you talking about? Is there something you're not telling me? Come on, talk to me. Damn it. I have to take this.
Cóż, trochę paranoicznie się nasz bohater zachowuje, a mój komputer w ogóle paralitycznie. Mój mały aniołek. Okej, budzimy się. Jeszcze kascenki nie nadążają. Chyba wam idą rady. O, telefon. About damn time. What's your status? Is the package safe? What are you talking about? Where's Chris Redfield? And Rose? Who is this? This is a secure channel. You're not authorized to walk over. Fuck. Something is fucked. What the hell happened here? No, powiem ci, że ja nie wiem, co się stało, ale ktoś prowadził chyba samochód pod wpływem alkoholu. Niepotrzebny. Mission objective. Eliminate target, recover body. Czyli trzeba wyeliminować target, cel. A, czyli super, czyli to było ich od początku mieli zabić matkę. I zabezpieczyć Ethana i Rose. Suicide scene, okej. Okay. Nie no, po prostu zarąbiście. No tym samochodem już się nigdzie nie wybiorę. Zostaje tylko iść za śladami. Trzeba iść tuż śladów niestety. Pod górkę, ale trzeba iść. Na spokojnie sobie idź. Myślę, że wymiana procesora będzie tutaj bardzo dużą pomocą. Wy to słyszeliście? Coś się między drzewami porusza. I to na pewno nie nasz kochany Chris. O. Dobra. Oj. No cóż. Dobra, już nie musimy w ten sposób chodzić. Ciekawie, nie powiem. Coś warczy i coś pożera kruki. Jeszcze więcej kruków. Ktoś tu chyba chciał zrobić gołąbki. What the f... Dobra, ktoś naprawdę chciał dużo gołąbków zrobić na jakieś pięta. Jakim kole. Ktoś tu się odzywa. Słyszę warczenie. Co tu chodzi? Ja pinkole. Aż mnie dreszcze przychodzą. Przynajmniej. I nie tylko kruki, też rybki sobie je. Jak chciałbym mieć pieska. Chociaż boję się, żeby skończył tak samo jak ten piesek. Okej, co my tu mamy? Powie się. Ostatnia rzecz, nad jaką byś sobie pomyślał w takiej sytuacji. Tu też nic. Tabletki na depresję? Ktoś spadło, albo ktoś spadł. Alu, jest tu ktoś? Ja tylko przyszedłem
czosnek. A, zapomniałem, są wampiry, to na wampiry najlepszy jest czosnek. Albo cebula Shreka. Oj. Zdjęcie Jezusa. Jego portret. Co tu w szafie mamy? Kurka mamy w szafie. Nic tu więcej nie ma. Okej, okay, czyli mamy. Czyli... Co to były za dźwięki? Zaraz, czy dźwięki też są takie... Dynamic range? Lord. Nie wiem, co to było, ale to był cholernie duży nosorożec. Okej, chyba musimy pod tym przejść. I oczywiście FPS-y tutaj chyba... kompot. Pytanie kto? Czyj kompot? Nie wiem, co to zrobiło, ale chłop uznał, że ściany tutaj nie ma. W ogóle nadal widzę, że jest ten dynamic range large. Tylko nadal coś z grafiku. FPS-y. Halo. Czy tylko te FPS-y serio były? Dobra, a jak zrobię właśnie tych headphones? Okej, okay, mogę przejść. Tylko nadal FPS-y strasznie spadają. No nie. Chciałem zrobić z tej gry serię, a nie zrobię, bo mi FPS-y spadają. No nie. Shit. Dobra, idziemy dalej. Może jakoś przejdziemy przez te FPS-y. Dawaj. Jedziesz. Dasz radę. Where the hell am I? Gdzieś jestem. W jakim? To jest zamek pana księcia Wołodyjowskiego. To jest jego jedna z największych posiadłości na tym terenie. Dobra, idziemy. I od razu was przepraszam za FPS-y. To jest coś, za co ja będę was przepraszał. Martwy kunik. Czy tam kuń? Halo? Ktoś tam jest? Maybe they're out. Easy to pick lock, czyli potrzebuję lock picka, żeby to otworzyć. Ktoś tu miał bardzo dużo kur. Paśniki. Świnie. Okej. Okay. Kibel Shreka. A czy spotkamy tam Shreka? Nie, jego śmieci. Dobra, lecimy dalej. Okej, okay, tutaj ktoś miał zwierzątka. Jakiekolwiek zwierzątka. Nie wchodzić, nie wchodzić. Dobra. How you say so? Jak nie wchodzić, to nie wchodzić. Halo? No powiem wam, że to osiedle jest tak zniszczone, że mógłbym uznać to miejsce za Ukrainę. Kolejny wychodek Shreka? Zamknięty. Ten już pewnie zajęty.
Lecimy po rumuńskich wioseczkach. Wy to słyszycie? Ktoś lubi kuski, bo gdyby kuska nie skakała, to by szyi nie powiesiła. What happened? Wiesz co, cokolwiek tutaj się stało, na pewno to nie było nic przyjemnego. Kukurydza. Ja kukurydza nie wstydza. Kolejne domostwo. Może przynajmniej tutaj kogoś spotkamy. Some force could break it. And we know what kind of force can break it. And this force is named a sword. Jest apteczka. Oczywiście mogę się wyleczyć. Serio? Okej, nie mogę niczego zniszczyć. Did they just run out of the house? No ale rosołek zostawili, no. Ja bym nie zostawił rosołku, bym chociaż wziął trochę. Jakaś pani koło wrotkiem. Co się robi? No, no, friendly. Friendly. Who are you? Who sent you? Nobody. There was an accident down the road and... What's going on? Oh, no. They're coming. Who is? What the hell was that? Do you have a gun? What? Please tell me you have a gun. No, why would I? Take it! M9 Barretta. Churetta. Hey, are you listening? Hey! What the? No i cóż, no, polał się ketchup. Trochę. O. Dobry. Dead body. No tak, dead body. Wait, there's more. Anybody. On wygląda jak ten bohater z Dark Pictures. Tego najnowszego The Little Hope. The A Little Hope, nie pamiętam. Ale z tej wioski. O, to nie jest jedyny człowiek, który. Jesus Christ. Mu się dostało. What the hell is wrong with this place? No wiesz, wiele jest możliwości. O. Hi. Nice to meet ya. O kurwa. Ale że obrączkę zostawił? Miło z jego strony. Bierz broni, bierz pistolet, bierz broni, bierz pistolet. Kurna, nie podchodź! Nie podchodź! Ładuj! Ładuj! Zostaw! Ładuj! I nie wstawaj!
What the hell? Nie ma mammo. Oh my god. Mamy do czynienia z pierwszym wilkołakiem. Mi fluid. Okej. Okay. Nie mogę craftować. Nice to hear that. Nice to know that. Okej. Okay. Okej, okay, wezmę. Okej, okay, mogę apteczkę skraftować. I też tak to zrobię. Dobra, to skoro mam apteczkę, to sobie ją użyję. Crafter, yes. Yes, use. Słuchajcie, w ogóle jak się używa apteczek, bo mnie to ciekawi. Controls. Okay, beans. Okay, beans. Jak tu się leczyć? Jak się tu leczyć? Okej, pod spacją mogę się bronić. Use recovery items pod citrillem albo... A, nie mogę jeszcze, super. Jeszcze nie mogę użyć tego. Jeszcze posprawdzamy sobie domek, żeby zobaczyć, czy coś tutaj jeszcze zostało. Jakieś ammo. Bolt cutters. Mogę teraz przejść w miejsca, do których wcześniej dostępu nie miałem. Nice. Jak nice. No i widzowie, to będzie chyba na tyle w tym pierwszym odcinku z tej gry. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. I będziecie chcieli więcej. Oczywiście przepraszam was za te FPS-y, ale wiecie, no komputer nie jest tak dobry. Dlatego będzie wymiana części komputerowych. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale. Do zobaczenia, trzymajcie się. Ciao.